24 pytania. Rozmowa poranka. Dorota Kania, witam Państwa ponownie. A naszym kolejnym gościem jest pani poseł Joanna Lichocka, członek Rady Mediów Narodowych. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, pani redaktor. Witam Państwa. Pierwszy dzień wiosny, dzień Wagarowicza, ale nie dla wszystkich. Przypominamy, wracamy do naszej porannej rozmowy. Pani poseł, coś niedobrego się dzieje i to zauważają dziennikarze, bo najpierw mieliśmy ogromny atak na media publiczne, Radio Szczecin, TVP i info innych dziennikarzy w związku z tragiczną śmiercią syna pani posłanki Felix. Później adwokat powiedział w Gazecie Wyborczej, że nigdy nie twierdzili, że media mają związek z tą śmiercią. Kolejna odsłona, proces zabójcy Pawła Adamowicza, gdzie sąd, podkreślając, że była to ogromna tragedia, jednocześnie powiedział ustami pani sędzi, która wydawała wyrok, że ta sprawa nie miała podtekstu politycznego. I znowu przypominamy sobie atak, zwłaszcza na telewizję publiczną. Czy to jest celowe, cyniczne wykorzystywanie takiej ogromnej tragedii, jaka jest śmierć, czy też no po prostu emocje, ktoś nie powstrzymał swoich emocji? Jak pani to ocenia? W Polsce mieliśmy do tej pory do czynienia z jednym mordem politycznym. Na skutek szczucia przez Platformę Obywatelską został zamordowany pracownik biura Janusza Wojciechowskiego, pan Marek Rosiak w Łodzi. Były działacz Platformy Obywatelskiej, zamordował go i bardzo ciężko ranił innego pracownika. Mordował go, krzycząc, że chce zamordować Jarosława Kaczyńskiego. Była to sprawa ewidentna i był to owoc działań, w mojej ocenie, Platformy Obywatelskiej i jej mediów. W tej chwili mamy do czynienia z podobną próbą podniesienia napięcia i emocji w społeczeństwie i do tego bardzo się przydaje Platformie Obywatelskiej śmierć, bo to jest takie zjawisko, taki dramat, na którym łatwo budować emocje, łatwo poruszyć każdego człowieka. W związku z tym, gdy się buduje tezę, że ktoś przyczynił się do śmierci, media, z którymi się walczy, albo ugrupowanie, z którymi się walczy, przyczynił się do jakiejś śmierci, no to to Platforma robi. I tak było w przypadku zabójstwa prezydenta Gdańska i tak jest w przypadku tego dramatu w rodzinie pani poseł z Platformy Obywatelskiej. To jest oczywiście taka zupełnie niegodziwa gra polityczna, wykorzystująca obie te tragedie. I ja bardzo się cieszę, że sąd, skazując tego zabójcę na dożywocie, to bardzo sprawiedliwy wyrok, powiedział, że ta sprawa nie miała nic wspólnego z polityką, czyli zmasakrował zupełnie tę tezę Platformy Obywatelskiej. I bardzo się cieszę, że teraz adwokat rodziny pani poseł mówi, że nigdy nie łączyli tragedii w rodzinie tragedii samobójczej śmierci chłopca z tym, co robią, jak relacjonowano sprawę pedofila w Platformie Obywatelskiej. Ale pan mecenas jest Mamy problem z tyle nieuczciwy, że mówi, że sprawy opinia publiczna. To jest kłamstwo. Nie opinia publiczna, tylko Platforma Obywatelska, Donald Tusk, który po pogrzebie od razu w ten sam dzień organizował konferencję prasową, na której mówił zupełnie podłe rzeczy pod adresem mediów publicznych. Politycy Platformy Obywatelskiej ze Szczecina, ich propagandziści, przecież takie organy prasowe jak Gazeta Wyborcza czy TVN robiły z tej sprawy spektakl oskarżycielski, media publiczne i Prawo i Sprawiedliwość. Ba, nawet zbierano podpisy pod listem nawołującym do bojkotu mediów publicznych, tak jak zażądała tego Platforma Obywatelska. I proszę sobie wyobrazić, że podpisało się pod tym listem, propagandowym listem na żądanie stworzonym w ramach jakby linii propagandowej Platformy Obywatelskiej podobno 800 dziennikarzy. To znaczy, to są pracownicy przede wszystkim portali, które są tymi organami prasowymi postkomuny, czyli Gazety Wyborczej, Wirtualnej Polski, Onetu, OKO.press, Polityki czy TVN-u. Ale to jest akcja niesłychana i zupełnie niegodziwa.
Zmieniamy temat, wybory. Pani redaktor, jeśli mogę w takim razie jeszcze dodać jedną rzecz. Po tej akcji nasiliły się ataki na dziennikarzy mediów publicznych, na poszczególne redakcje. Do Rady Mediów Narodowych spływają informacje ze spółek radiowych, regionalnych spółek radiowych i z ogólnopolskich mediów publicznych o tych aktach wandalizmu, napaści na pracowników, zwykłych pracowników, niekoniecznie dziennikarzy ośrodków regionalnych. Pełne nienawiści, wpisy na Twitterze, na Facebooku, setki maili z groźbami karalnymi, ze znieważającymi słowami. Ten hejt, ten atak, jaki w tej chwili wylewa się na pracowników i dziennikarzy mediów publicznych, jest przejawem jakiejś niesłychanej agresji, ale to też jest produkt pracy Platformy Obywatelskiej i propagandzistów. I trzeba bardzo stanowczo powiedzieć, że przeciwko takiemu szczuciu protestujemy. I trzeba dziennikarzy mediów publicznych przed taką agresją i nienawiścią bronić. Seanse nienawiści odbywają się, proszę państwa, niemal codziennie pod siedzibą TVP Info w Warszawie, gdzie uliczne zgromadzenia, małe, ale niezwykle hałaśliwe, są tego przejawem, a dziennikarze są atakowani i to też trzeba głośno mówić o tym, że jednak takie bojówki właściwie funkcjonują. Jeżeli chodzi o wybory, zmieniamy temat, to według sondażu, który zrobił dzisiaj Super Express, twarzą Platformy Obywatelskiej powinien być nie Rafał Trzaskowski, nie Donald Tusk, a Rafał Trzaskowski. Krzysztof Sobolewski przed kilkunastoma minutami w Polskim Radiu 24 powiedział, że mamy do czynienia z operacją Kidawa 2. Czy na ostatniej prostej będzie wymiana lidera? Nie jest to wykluczone. To znaczy wszyscy widzą, że Donald Tusk ponosi porażkę. Nie ma ani wspólnej listy, ani poparcia powyżej 30%, jak zapowiadał. Ludzie są zwożeni na te jego spotkania, ale zdarzają się też tacy, którzy zadają pytania, na które Donald Tusk odpowiada w sposób kompromitujący, jak podczas ostatniego chyba spotkania w Bytomiu na temat reparacji. To jest rzeczywiście duży problem Platformy Obywatelskiej, że ma zgranego lidera, który ma bardzo duży elektorat negatywny i który widać wyraźnie nie jest w stanie tego przełamać. To znaczy on nie jest w stanie zdobyć dodatkowych głosów dla Platformy Obywatelskiej. A wynik wyborczy jesienią będzie, mógłby być pozytywny dla totalnej opozycji tylko wtedy, gdyby sięgnęła poza swój obóz. A to jest chyba niemożliwe, ponieważ uprawiając politykę nienawiści i szczucia, Tusk cały czas operuje tymi samymi narzędziami, które trafiają do jego elektoratu, którego już ma. Ale czy ci dojdzie wyborcy do wymiany? Nienawidzą. Do wymiany lidera, I ten przekaz jakby cementuje i umacnia, ale tych wyborców, twardy elektorat, który już przy Platformie jest, żadni nowi wyborcy bez nowego programu i chyba nowego lidera tam nie przybędą. Czy zamiana Donalda Tuska na Rafała Trzaskowskiego doda jakieś szanse Platformie Obywatelskiej? Szczerze mówiąc, wątpię. Rafał Trzaskowski w Warszawie rządzi fatalnie. W Warszawie nie da się jeździć samochodami. Nie ma żadnych spełnionych obietnic takich, które byłyby dla ludzi, takich na przykład jak budowa mieszkań komunalnych. Ostatnio nawet lokalna Gazeta Wyborcza, Stołeczna Gazeta Wyborcza narzekała, że zamiast wybudować mieszkania komunalne, Rafał Trzaskowski zdecydował o sprzedaży kolejnej działki zaprzyjaźnionemu deweloperowi. I tutaj mam wrażenie, nie da się wykreować szybko, bo to przecież musi być jednak w dużym pośpiechu, tylko kilka miesięcy zostało do wyborów, wiarygodnego, przyciągającego rzeczywiście wyborców do tak zgranej partii bez programu lidera. Także cokolwiek będzie, czy Trzaskowski, czy Tusk, czy jakaś nowa wersja Komorowskiego, czy pani Kidawy-Błońskiej, Platforma przegra te wybory. I to jest bardzo dobra informacja dla Polski.
Ostatnie pytanie. Czy będzie wspólna lista opozycji? Została nam minuta do końca rozmowy. Pani zdanie. Myślę, że nie. Zwłaszcza tak długo, jak Donald Tusk będzie się kurczowo trzymał lidera, stanowisko lidera Platformy. PSL mówi otwarcie, z Tuskiem przegramy, nigdzie się nie wybieramy na żadną wspólną listę. Także tutaj to jest bez wielkich szans. Myślę, że opozycja ma duży problem i sama ze sobą, i ze swoim programem, i w ogóle z pomysłem na siebie. Zabawne jest patrzenie, jak propagandziści tego obozu próbują zaganiać na tą jedną listę wszystkich polityków, oskarżając tych, którzy się na to nie godzą, o zdradę albo o współpracę z Prawem i Sprawiedliwością. To jest taki kabaretowy wymiar tego zjawiska. Ale co listami wyborczymi w opozycji, oni przegrają. Dziękuję bardzo. Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość, członek Mediów Narodowych, była Państwa i moim gościem.